po kawę. Co tam? Dobry dzień. Ta-dam. Wstaliśmy czym prędzej z samego ranka, podreptaliśmy i kupiliśmy bilety na slowboat. Tak jest, więc za 2 godzinki wsiadamy na bryczkę i patatajtujemy przez rzeczkę. Tomek, ja pierdziłam. Tak jest. Będziemy dokładnie to robić. Nie? Ale co w ogóle też jest śmieszne, że my dość się naczytaliśmy, że trzeba być, nie wiem, od 8 rano czatować, wepchać się w jakieś miejsce i ten. A pan nam teraz powiedział, że nie musicie wcześniej przychodzić, tak 10:40, czyli godzinę przed w sumie, nie? Żeby się tam załadować, no bo już teraz mamy miejsce. Każdy ma przypisane miejsce i no, rezerwacje, wszystko. I co to za pyszną bułę mamy? Była z jajkiem, była z kurczakiem i była z Justyną. Uwaga, uwaga, zaraz pokażemy wam, jakie mamy zapasy na łódkę. Ponieważ na łódce wyczytaliśmy, że jedzenie jest nie za dobre. I to są tylko głównie takie przekąski i podobno też drogie, więc stwierdziliśmy, że się zaopatrzymy. Papier toaletowy. Oh yeah. Woda. Oh yeah. 2 kanapy z kurczakiem. 2 buły takie. Pokaż tu pięknie. Milordom, o, taka buła. Z sezamem. Parę bananków. Coś, co milordy lubią najbardziej. Kilka ba. To są tak dobre. One są większe od ciebie w ogóle, te banany. Mrówki pani. No ale to są najlepsze. To jest super, że widzicie, patrzcie się, jak te banany są usyfione. To jest mrówki po nich chodzą, jakieś pajączki. Dlaczego? Bo są zerwane od pani z ogródka, nie? No. I 3 mandarynki. Mandarinku pomarańczy, nie? Bo tutaj, no i tyle w sumie. I tyle. Zapraszamy na pokład. No i wypłynęliśmy. Jest taka bajka, że masakra. Płyniemy po Mekongu, czajce. No. 7 OMG, godzin przed nami. 7 godzin na łódce takiej drewnianej. Będziemy podziwiać widoki. No super, super. Będziemy pierwszy przystanek mieć w takiej małej wsi, typowo turystycznej, bo wiadomo, oni tylko czekają, aż nadpłyniemy, żeby się na nas zrzucić. I jutro kolejny dzień. Mężu, idź po kawę. Tylko na filmie taki posłuszny jest. Bo ja wam coś wytłumaczę. Tomek to takie buńczuczne stworzenie. I na przykład jak ja mu mówię idź po kawę, to on na złość nie pójdzie, nie? No. No. Więc Justyna tak sugeruje delikatnie, żebym się nie kapnął, ale żebym to sam na to wpadł. Żeby jemu się zachciało. Na przykład rozmawiałam sobie, Justynie mówię, coś tam opowiadam i najpierw Justyna też coś opowiada i tak wleca co drugie zdanie. Nie, lub na przykład syna mówi tak, szabadabadaba, kawa. No i potem ja nieświadomie idę, prawda? Takie ucieka spod progowy. Jak tam się jedzie? Płynie? Powoli do przodu. Jak sama nazwa łódki wskazuje, powoli. Czytamy sobie książki. Myślałem, że uda się mi zmontować film, ale jednak jest za mało miejsca, nie? No. Tak siedzimy, o. A tak wygląda łódeczka z przodu. A tak z tyłu. Ta-da!
i jesteśmy. Teraz tylko czekać na bagaż. Projekt na lotnisku. Już tutaj wszyscy się rzucili. Żeby oferować noclegi i te sprawy, no. Jesteśmy. Udało nam się dotrzeć po 7 godzinach. 6 w sumie. Ej, w ogóle, żeby wyjść z tego, z tej łódki, kurczę, i dopchać się do naszych bagaży, to rany, bo... No. Ale już jesteśmy. Idziemy sobie ulicą i będziemy szukać noclegu. A tutaj też panieczka. No i mamy już pokoik nasz, syna już szamuje makaron i tam jest pokój, tam, tadam, tam. Szamujemy, potem zrobimy zwiady delikatne miejscowości i potem zjemy jeszcze kolację i... I słuchajcie, w bardzo fajnym miejscu śpimy, bo jesteśmy 2 kroki tylko od portu, więc rano wstaniemy, o 9 wypływamy. Tomek już na mnie krzywo patrzy, bo jadą motory, a ja dalej mówię, a on nie lubi. Bo dźwięk jest najważniejszy w YouTubie, tak? Mi powtarza cały czas. Ale jest na je, dobra. To kończymy.